kosza Redeco. www.redeco.pl. Zawody cieszą się sporym zainteresowaniem. Swoją obecność we Wrocławiu zapowiedziało ponad 50 snukerzystów. Trzeba się cieszyć, że zagra aż 58 zawodników. Tym bardziej, że pierwsza szesnastka z rankingu nie może brać udziału, bo ma swoje rozgrywki nazywane Top 16. Ale 58 osób, które przyjedzie z całego kraju, na pewno da nam sporo tutaj emocji. Mocno w zawodach reprezentowany będzie Dolny Śląsk. Organizatorzy zmagań liczą, że nasi przedstawiciele odegrają istotną rolę. Z naszego regionu tutaj dolnośląskiego, z naszego regionu tutaj Dolnego Śląska, czy dokładnie już z Wrocławia, wystąpi spora ilość zawodników. Liczymy na to, że jakieś może i nawet podium wpadnie w nasze ręce. Sezon zbliża się do końca, nikt jednak w weekend nie będzie grać na pół gwizdka. Liczą się wygrane, które dadzą istotne punkty. Powoli zbliżamy się do końca rozgrywek. Sezon kończy się w styczniu, ale czterogwiazdkowych turniejów nie mamy zbyt wiele w sezonie. Tu jest mocno turniej punktowany. Te punkty rankingu mają oczywiście olbrzymie znaczenie, ponieważ co roku pewna grupa zawodników awansuje do tej właśnie elitarnej grupy Top 16. Można przyjść i oglądać spotkania za darmo. Wszystko w Sky Tower. Zapraszamy wszystkich oczywiście kibiców. Wstęp jest bezpłatny. Całą sobotę i całą niedzielę na tych czterech stołach tutaj do snookera będą toczyły się pojedynki. Ostatnie przewidziane są na godzinę 19, ale już od 9 rano można przyjść, śledzić, obserwować zawodników. Szczegóły imprezy na stronie Banda Club. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl